Milenialsi mają bardzo duży wpływ na kształt dzisiejszych firm. Przy czym dotyczy to głównie firm z branży IT, z branż bardzo high-endowych, w których wymagane jest zatrudnianie młodych, często bardzo dobrze wykształconych ludzi. Wiele firm produkcyjnych zaczyna powoli się dostosowywać do milenialsów, natomiast my też na produkcji te zmiany idą wolniej, no bo wymuszone są pewne ramy organizacji pracy przez sam sposób produkcji, którego nie da się dostosować do milenialsów. Jest niemożliwe zrobienie elastycznych godzin pracy na taśmie produkcyjnej, w związku z czym tam idą ci, którzy są gotowi na nieco większe kompromisy z własnymi oczekiwaniami. Działy HR dość dobrze dzisiaj radzą sobie już z rekrutacją milenialsów muszą, ponieważ bez tego nie byłyby w stanie pełnić swojej roli. Milenialsi stanowią największą grupę rekrutowanych obecnie pracowników, e, natomiast podczas rozmów rekrutacyjnych oczekują zupełnie innego podejścia niż kiedyś. Dawni pracownicy zakładali, że podczas rozmowy dostają szansę. Dzisiaj milenialsi traktują to jako normalne negocjacje biznesowe, oczekują podania im wprost wszystkich warunków pracy, bardzo szczegółowo czytają umowy i nie boją się mówić, że proponują inne zapisy w umowach, coś, co kiedyś było nie do pomyślenia. Zdarzają się sytuacje, o których słyszałem, w których potrafi zrezygnować z pracy, mimo że warunki były bardzo ciekawe, ponieważ nie odpadały im godziny. Eee, jeden z rekruterów opowiedział mi historię o młodym inżynierze, który nie przyjął bardzo wygodnego i bardzo dobrze opłacanego stanowiska, ponieważ miałby zacząć pracę od godziny dziewiątej, a na dziesiątą zwykle chodził na siłownię. W związku z czym zrezygnował i wyszedł w trakcie rozmowy. Żeby mieć dobre relacje w firmie między przedstawicielami różnych pokoleń, trzeba przede wszystkim uwrażliwić pracowników na to, że te różnice, które widzą, są w czymś naturalnym i nawet wartościowym. Tutaj pomaga szkolenia z komunikacji między, e, międzygeneracyjnej prowadzone przez różne firmy, ale też często rozmowy zwykłe prowadzone przez menadżerów z jego pracownikami na temat tych różnic. Jeżeli widzimy, że jest młody człowiek, który ma duży potencjał pomysłów, energii, zapału, ale też jednocześnie jest niecierpliwy i szybko się zniechęca i mamy starszego pracownika, który ma dokładnie odwrotne cechy, można ich połączyć w parę. Wielu, e, wiele firm dzisiaj praktykuje coś, co nazywa się odwróconym mentoringiem, albo nawet wzajemnym mentoringiem, gdzie łączeni w pary są pracownicy właśnie ze starszego i młodszego pokolenia i mogą sobie nawzajem dać bardzo dużo wartościowych rzeczy. Mentoring dzisiaj nie musi oznaczać, że osoba bardziej doświadczona wyłącznie uczy młodszą. Może to być tak naprawdę wymiana kapitałów i możliwości między przedstawicielami dwóch różnych pokoleń.